I tu jest też ciekawy patent w tej klatce zrobiony, a mianowicie taka przednia rozpórka tutaj pod deską rozdzielczą. Takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem, przynajmniej w rajdówkach, nie wiem jak w wyścigówkach. W każdym razie widzę, że jest to kolejny element mocno usztywniający budę, tak? Tak, klatka była robiona przez firmę specjalizującą się w robieniu klatek i była to robiona klatka do rajdów. To akurat dla mnie to nie jest dobre, ponieważ ja potrzebuję jak najmniejszą, jak najlżejszą klatkę. Tu jest niestety dość mocno rozbudowane, bo są i zestrzały, wszystkie krzyżaki i na dachu, i na drzwiach. No ale co zrobić? No jest jaka jest, już nie będę tego wycinał, bo nie mogę, bo straciłbym homologację, także jadę, a na pewno to też poprawi w sztywności auta. Klatka jest wyprowadzona też pod maskę do kielichów, także już żadnych rozpórek nie potrzebuję montować między amortyzatorami, zostają wszystkie te belki poprzeczne, które są pod deską. Czyli to jest klatka homologowana, nie załącznikowa? Jest homologowana, dokładnie. Okej, rozumiem, czyli tak, faktycznie zdjęcie tego by pewnie oznaczało utratę homologacji. Dokładnie tak, a jeszcze jest jedno, pewnie gdybym walczył z wagą, bo mamy oczywiście regulaminowo podaną wagę samochodu, no który właśnie, musi być po zjeździe. Jest to 1000 kg, równe 1000 kg. W tej chwili auto waży 1010 kg, tak? Także jakby już nie walczę z tym, żeby specjalnie gdzieś jeszcze ucinać jakieś śrubki, coś, żeby schodzić z tą wagą, bo jestem idealnie, także zostawiam tak, jak wszystko jest. A wiem, że w waszym pucharze jeżdżą nie tylko E30, ale chyba inne też modele, tak? Są dopuszczone dwa rodzaje nadwozi, E36 i E30. No właśnie. Jedziemy teoretycznie w odrębnych klasach, jakby E30 i E36, ale że w tym roku jeszcze było dość mało zawodników, tam około 20 zawodników było, to połączenie te klasy, żeby po prostu zrobić jedną dużą, żeby była jakaś atrakcja dla publiczności. Ale waga minimalna też jest taka sama dla E36? E36 ma trochę większą wagę, tam już nie pamiętam dokładnie, bo nie zagłębiałem się, bo jakby nie buduję auta tamtego, ale jest dużo większa, co z góry dawało jakby przewagę 30 samej wagi, że są szybsze. Rozumiem. Widzę, że masz nabę, ale to nie jest to naba z Quick Release. Nie jest to ściągana kierownica? Nie jest to ściągana kierownica. Jeszcze oprócz naby jest dodatkowa przedłużka. Każdy jakiś ma swój styl jazdy. Ja lubię siedzieć zawsze daleko z nogami, ale za to znowu blisko z kierownicą, więc dlatego specjalnie jeszcze mam dorobioną, którą sobie przedłużyłem, żeby było jakby pode mnie. Można. Czyli masz solidnie, nie boisz się, że ci zostanie w rękach kierownica? Nie, zdecydowanie myślę, że nie zostanie. Okej, dobrze, może zobaczmy sobie jeszcze z tyłu, jak to auto wygląda. Dobra, to zdejmijmy sobie, zobaczymy, co się tutaj kryje z kolei. Tak naprawdę z tyłu niewiele. Akumulator. Oprócz tego, że jest akumulator przeniesiony spod maski, bo nie mieścił się, tak? Bo tam mi po prostu idą ze strzału od klatki, więc nie było jak go zamontować. Został przeniesiony do tyłu. Oczywiście do tyłu jak najniżej, żeby środek ciężkości. No tak, zawsze lepszy rozkład masy, prawda? A czy tutaj wycinałeś coś jeszcze wewnątrz, żeby... Nie, auto nie może być wycinane, jest to też regulaminowo powiedziane, że musi zostać fabrycznie tak jak jest. Znaczy oczywiście można usunąć rzeczy, które są już zbędne, jakieś czy gruć, czy jakieś mocowania foteli tylnej kanapy, które nie są potrzebne, można usunąć. Tutaj tylko auto zostało obspawane, dodatkowo wzmacniane, wszystkie kielichy do amortyzatorów i budka. Okej, a czy ciemne szyby są dopuszczane w wyścigach? Tak, szyby są ciemne dozwolone, bo wiadomo, że muszą być po prostu obklejone, tak, folią, ale jakiego koloru i jak mocno, to już to nie jest ulica, tak, że musi być tam zachowany jakiś procent. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tu są, widziałem, że z tyłu jest ustawiony negat, tak, czy z przodu też będziesz ustawiał negat na kołach? Tak, zdecydowanie będziemy się dostosować do toru i ustawiać całą geometrię zawieszenia. Z tyłu, z samego opuszczenia samochodu na zawieszeniu się robi już kąt nam, więc jakby tego nie ruszam, a z przodu jest możliwość dołożenia specjalnych dostawek do górnych poduszek amortyzatora, gdzie możemy sobie regulować pochylenie kół. Aha, to dosyć wygodne rozwiązanie. Można sobie już na torze wygodnie sobie to zmienić, tak? To tak naprawdę trwa 10-15 minut, możemy sobie zmienić całą charakterystykę zawieszenia. No to świetnie, to zobaczymy teraz, jak auto jeździ. Zapraszam na jeszcze.
bardzo fajnie się sprawdza. Trochę przypomina mi charakterystyką takie typowe rasowe rajdówki. Nic dziwnego, bo to było jednak auto, które jeździło w Czechach w rajdach samochodowych. Teraz będzie służyło do jazdy po torze, ale mimo to myślę, że będzie dawało bardzo dużo frajdy z jazdy.